Myślę, że zawodnicy z Grondy na pewno dadzą lepsze show niż zawodnicy w federacji freakowych. Na pewno dadzą więcej większości, na pewno dadzą więcej krwi, na pewno zostawią więcej serca w ringu. Tylko takie układy są w Anglii, że kto sprzeda więcej biletów, ten wygrywa, nie? No ja sprzedałem 3 bilety, a mój przeciwnik sprzedał 70. Co jest kurwa, nie? Dlatego idzie, przychodzę i papierek, pyk, rzuciłem mu, odchodzę, nie? I za 2 tygodnie znalazłem pracę w fabryce papieru do dupy. Najlepszy papier na świecie. Ja bym chciał, żeby nie walczyć więcej z żadnymi kumplami, ale wyjdzie na to, że pewnie znowu mi kogoś daną znajomego, dobrego ziomka i będę musiał się bić znowu, nie? Miałem propozycję, żeby przyjechać jako ochroniarz na tą galę, nie? No, ale akurat byłem w pracy w tym czasie, także odpuściłem. Moim zdaniem walki na gołe pięści robią mniej szkody niż walki w rękawicach bokserskich. Żonie obiecałem 3 lata temu, że przestanę walczyć, dalej walczę. Mama naciska, żebym przestał, ale póki mi wychodzi, to się bije. Newcastle jest jednym z najbardziej imprezowych miast na świecie. Jakbyście chcieli przyjechać, zapraszam na imprezę do Newcastle. I tyle, no. Atrakcje turystyczne niepotrzebne. Newcastle jest samą w sobie atrakcją turystyczną. Siemanko, cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale po rocznej przerwie. Dziś moim pierwszym gościem jest Łukasz Parowiec i znajdujemy się w Koncert, tak. Okolice Newcastle. Okolice Newcastle. Witam wszystkich, uszanowanie. W pierwszej kolejności chciałbym cię zapytać właśnie, jak się zaczęła twoja przygoda ze sportami walki. No, ze sportami walki dosyć późno zacząłem walczyć i zacząłem trenować w wieku. Zaraz po wypadku miałem wypadek na motorze i stwierdziłem, że może coś tam potrenuję sobie, chociaż zawsze lubiłem się bić. I stwierdziłem, że jako rehabilitacja potrenuję sobie sztuki walki. Poszedłem do klubu, do Iana Freemana, pierwszy zawodnik angielski, który walczył w UFC. I no tak się zaczęło. Bo... A jak długo jesteś w Anglii? W Anglii 17 lat. 17 lat. Jak wyglądały twoje początki, pierwsze przygotowania do twojej walki? Pierwsze przygotowania? No trening oczywiście. Gdzieś tam piłowanie stójki, parteru. To jest tam nauka jeszcze w moim przypadku. I no chciałem jak najbardziej wyjść, chciałem się pokazać, chciałem wygrać. Ale no niestety pierwszą walkę, którą miałem, przegrałem. Po przegranej walce nie poddałeś się, po prostu dalej postanowiłeś zakasać rękawy, wziąć się jeszcze mocniej do roboty i przygotować się do drugiej walki. Oczywiście. A druga walka? Pierwsza walka była właśnie w sobotę, a druga walka była w niedzielę za tydzień czas. A, tydzień później. Gdzieś tam powiedzmy człowiek sobie odpuścił chwilę świętową przegraną, ale chciałem się bić, chciałem się pokazać, chciałem wejść. Druga walka moja była, teraz chłopak jest Stuart Austin, numer 1 w Anglii. Bo nie liczą zawodników z UFC czy na przykład Philadelphia w wadze ciężkiej jako zawodników angielskich, tylko oni są zawodnikami już światowymi. Stuart Austin i wygrałem w pierwszej rundzie przez knockout, drugą walkę. Tydzień później po przegranej, gdzie przegrałem chyba przez duszenie, Rio Nagel Choke, tak. A kto był twoim najmocniejszym rywalem? Phil de Fries. Najmocniejszy. Mój dobry kolega, z którym trenuję, kiedy potrzebuję lewego. Mieszka w okolicy, mieszka w Sunderland, 40 minut jazdy ode mnie. Trenujemy, kiedy się da, kiedy potrzebuję pomocy Phil, zawsze pojadę i pomogę. Ja jestem ciekaw, czy Phil pojawi się w tym roku na Stadionie Narodowym, na KSW. Myślę, że tak. Myślę, że ogłoszą go? Tak, myślę, że dadzą Phila de Friesa, tylko teraz pytanie z kim? Czy z jakimś polskim zawodnikiem, czy Phil chciał Alistaira Overeema, ale patrząc statystyki Alistaira Overeema, Alistair Overeem przegrał chyba ostatnie 10-13 walk. Gdzieś tam go płacą, jeździ, zgania kasę i zawija wrotki. Chociaż wygrał w K1 z Badawią Harry, ale usunęli ten wynik za doping, bo Alistair Overeem został złapany do dopingu, gdzie tam jest zakaz w Glory. Dobra, i na swoim koncie masz też również wygraną z Tomem
Aspinalem. Tak. Dobrze mówię, Tomasz Aspinal. Tomasz Aspinal, pierwsza dziesiątka UFC. Walka, mówię, wygrana przez, ludzie mówią, wygrana przez dyskwalifikację Toma Aspinala, ale pierwszą rundę dominowałem, leżał na deskach, po czasie nie szedłem w parter, bo Tom Aspinal jest czarnym pasem w jiu-jitsu. Gdzieś tam próbowałem kontrolować, w drugiej rundzie też początek dla mnie, pełna kontrola w stójce, lepsza. No i przepraszam, Tom Aspinal sprowadził mnie do parteru pod koniec drugiej rundy, gdzie poleciałem na plecy, on przysiadł na mnie, próbowałem uciec w bok i zadał łokciem jakieś, nie wiem, 10 ciosów w tył mojej głowy tutaj. Rozciął mnie 13 szwów miałem na głowie i sędzia zdecydował, że to jest dyskwalifikacja, że nielegalne ciosy w tył głowy. A teraz Tom walczy w UFC. Tak, Tom walczy w UFC, jest, tak jak powiedziałem, w pierwszej dziesiątce jest w UFC. Tak, w pierwszej dziesiątce właśnie. Tak. Wygrał z Arlowskim nawet, Andrzejem Arlowskim. Chyba przed ostatnią walkę. Ostatnią walkę przegrał. To była kontuzja. Kontuzja kolana, tak. Kontuzja kolana, 15 sekundzie. Tak, bardzo szybko kontuzja kolana. Co sprawiło, że przyjechałeś do Anglii? Jakie miałeś ku temu przesłania, czy powody? Nie miałem żadnych przesłań, żadnych powodów. Uciekałem trochę przed polskim prawem. Nie będę więcej się wypowiadał na ten temat. W tamtych czasach niestety trzeba było zawijać wrotki i siedzieć tutaj przez jakiś czas. Ostatnio u ciebie na Instagramie zaobserwowałem właśnie zdjęcie z Korą. Pracowałeś tam na tym koncercie jako ochrona? Ochrona, tak. Pracowaliśmy z chłopakami w ochronie. Ja tam byłem w Polsce kiedyś też ochroniarzem. I czyli gdzieś stałeś na bramkach? Tak, stałem na bramkach, ochraniałem koncerty. Duże sprawy się ochraniało. Kiedyś w tamtych czasach to było dla nas, to się chciało stać jako ochroniarz, bo takie osoby się poznawało, nie? Tak, dokładnie. No. Czasy bez internetu. Tak, czasy bez telefonu. Bez internetu to było zdjęcie, widziałeś, zdjęcie zrobione aparatem zwykłym gdzieś tam z chłopakami. Tak, może nawet jeszcze na kliszę. Tak, nie było kiedyś. Może cyfrowych numerów, może nawet nie było, tak. No. Bo Kora tam właśnie wyglądała bardzo młodo. Tak, musiała być tak. To było. Musiały być początki, może lata 90. Początek 2000. Tak, początki. No. A z Polski to z jakiego miasta pochodzisz? Ze Stargardu. Kiedyś Stargard Szczeciński, teraz no. Stargard. A jakie znane osoby są ze Stargardu? Oprócz ciebie? Kto jest znany? Tomasz Romanowski z KSW. Romanowski. Narkun Tomasz też? Tomek Narkun. Tomek ze Szczecina jest. Mój trener Tomek Stasiek, wiadomo. Mój trener, dobry przyjaciel, Tomek Stasiek. Jeszcze kto? Szedziński, Gracjan Szedziński. Gracjan, tak. Wszyscy tam to mówisz. Mamy dobrych chłopaków z tego. Mamy dobre chłopaki. No. Z raperów to mi się tylko kojarzy El Pro. Nie znam. Wiem, to jest to młode pokolenie, tak. I Margaret chyba jeszcze. Jest kilka znanych osób, ale no, ja nie znam wszystkich, niestety, podejrzewam, że oni też mnie nie znają. Szczecin to mi się kojarzy już tamte tereny berserkerskie. No to Stargard, ja wywodzę się z pierwszego oddziału berserkersów, który był w Stargardzie. Właśnie na początku Piotr Bagiński ten założył, przyjeżdżał, potem właśnie Tomasz Stasiak, mój przyjaciel, przejął po nim i Tomasz prowadził wszystko. Nie? I wtedy już Materla, wiadomo, Michał Materla ze Szczecina. Tak. No. To może coś teraz o Gromdzie. Gromda. Pierwsza walka na Gromdzie. Jak w ogóle doszło do tego, że pojawiłeś się w tej federacji? A tak, powiem ci, że tak szukałem sobie jeszcze walk i wysłałem maila na stronę Gromdy, gdzieś tam zgłoszeniowego. I na drugi dzień Mariusz Grabowski do mnie zadzwonił. Byli zainteresowani, żebym przyjechał na galę Tymexu do Pionek i podpisamy kontakt. No, przyjechałem, porobiliśmy zdjęcia, dogadaliśmy się, podpisaliśmy kontakt. To była Gromda 2. No i w turnieju wziąłem udział, nie? I to był jeden z mocniejszych turniejów, bo był w tym turnieju udział Dawid Żutaszek, z którym walczyłem w półfinale. I Mateusz Kubiszyn brał udział w tym turnieju też. Także no, mocny był turniej, mocny. Ja pierwszą walkę walczyłem z Miłoszem Wodeckim. Też bardzo dobrym utytułowałem polskim bokserem. No i w drugiej walce trafiłem na Dawida Żutaszkę, gdzie Dawid pierwszą walkę wygrał w minutę chyba, a ja z Miłoszem Wodeckim jakieś 20 minut męczyłem w pierwszej walce. Także poszedłem już z tyrany.
No i było widać, że Dawid już szybszy ode mnie w tej walce, który jeszcze jest mój przyjaciel Dawid, nie? I musieliśmy się widzieć ze sobą, nie? Tam, no dostawałem męski, no i trzeba było odpuścić, no bo ktoś z nas musiał wejść do tego finału, nie? Mhm. No. A miałeś wcześniej doświadczenie w walce na gołe pięści? Stoczyłem jedną walkę, nie, przepraszam, stoczyłem dwie walki. Jedną walkę walczyłem na Wotorę. Tak. Wiadomo, że można było wypchnąć przeciwnika, no to czemu miałbym się, ja go tam na siłę nie wypychałem, powiedzmy. Był lżejszy ode mnie jakieś chyba z 15 kilo, Kamil. No i no wypadł dwa razy z ringu i został zdyskwalifikowany, tak jakby ja wygrał, nie? I drugą walkę stoczyłem w armii na gołe pięści, wziąłem to praktycznie za darmo, bo wiedziałem, że walczę z kulturystą. I przegrałem, bo takie układy są w armii, że kto sprzeda więcej biletów, ten wygrywa. Nie? No ja sprzedałem 3 bilety, a mój przeciwnik sprzedał 70. No ale dostałem za ucho gdzieś tam cios, poleciałem pod koniec pierwszej rundy. Runda się skończyła. Wstałem po liczeniu i sędzia stwierdził, że... A sędzia jest właściciel gali. Mhm. I sędzia stwierdził, że już dalej walka się nie odbędzie. Także... A to może gdzieś obejrzeć na YouTubie, czy jest zablokowane? Nie, chyba jest. Jest, no, możesz zobaczyć, obejrzeć tą walkę. Nie pamiętam nawet, jak się gala nazywała. No, także ja gdzieś tam podszedłem troszeczkę zlewająco, można by tak powiedzieć, do tej walki. Ale pierwszą rundę prowadziłem, gdzieś tam go punktowałem prostym i koniec rundy gdzieś tam opuściłem ręce, mnie trafił i poleciałem, nie? Bo silny chłop naprawdę. Poleciałem, ale wstałem i sędzia stwierdził, że koniec. A koniec rundy już był, nie? To gdzieś powinien mnie posadzić za narożnika, nie? A nie stwierdzić, że koniec jest. Gdzie w Anglii, w angielskich przepisach liczy się do 20, a ja wstałem gdzieś tam po 3-4. Trochę zakręcam. Tylko to wygląda na gołe pięści, walki na gołe pięści. Może inaczej to jest jakoś traktowane. Może coś mógł, no, coś zrobić. Mógł coś zrobić, nie? Ja mogłem zrobić też, nie? Mogłem po prostu, wiesz... Czasami człowiek chce wstać za szybko. Staje za szybko i gdzieś tam ci jeszcze kręci w głowie i sędzia widzi, że stajesz taki zamotany. A do 20, jak jesteś liczony, to mogłeś sobie kręcić na kolano, poczekać i dopiero wstać, nie? To też można inaczej. Czyli lepiej to wszystko funkcjonuje w grądzie. O, w grądzie wszystko funkcjonuje idealnie. Idealnie. Tak? Federacja stworzona po prostu pod ciebie. Tak. Pode mnie, myślę, ja czekam na pomnik, aż mi zrobią. Parowiec twarz grądyka. Złoty po prostu. Tak. Złoty chłopak. Złoty chłopak. Z grądy, tak. A odnośnie twojego występu na Wotorę, była to pierwsza w ogóle taka mocniejsza federacja na gołe pięści, która w Polsce zaistniała. Tak, nie przypominam sobie, żeby coś było wcześniej. Wotorę było pierwszą, wyszliśmy z takim pomysłem ala, nie wiem czy wszyscy znają ten, bo to stary dosyć film z Jean-Claude Van Damme, ale Krwawy Sport. Mhm, tak. Że takie przepisy jak komite, nie? Komite, tak. Zjeżdżali się wszyscy zawodnicy z różnych sztuk walki i można było się bić. Zresztą w komite było też, że jeżeli waliłeś kolesia zza ring, to przegrał, nie? Tak. Też tam tak, było, tak, nie? Tak. No i to tak się zaczęło gdzieś tam, może gdzieś tam, myślę, że gdzieś tam moja twarz była bardziej rozpoznawana chyba w Polsce po tym pierwszym Wotorze, nie? Tak, myślę, że tak. No. Ostatnie Wotorze też odbyło się w Polsce, to już była nawet piąta gala. I właściciel federacji też wspomniał właśnie, że planują właśnie ekspansję na zagranicę. No nie wiem, nie widziałem gali. Ostatnie wywiady właśnie po gali piące chyba. Aha, piące. No nie oglądałem wywiadów. To był tam gwiazdą. Najman chyba kontra ten. A, Najman kontra Jóźwiak. I później znowu, gdzie oni walczyli na... Teraz ostatnio chyba, tak, na High League. No i co, trener, prezes Jóźwiak. Dostał, kurde, opierdol od kobiety swojej. No. A tak, bardzo zabawna sytuacja w ogóle. Zazwyczaj jest tak, że partnerka powinna wspierać w ogóle swojego faceta, tak, w ogóle po przegranej w ogóle. A tu jednak opierdzić, kurde. Jeszcze traktowało, żebym miał jakiś wałek albo szmaty, żeby jeszcze dostał po głowie. Jak mógłbyś przegrać z Neumarem? No, takie życie, no. Nie spodziewałeś się po kobiecie. Może to też emocje w ogóle, chociaż ona emocji nie przekazywała, patrząc, obserwując w ogóle na tą walkę, no po prostu miała to kamienną twarz, tylko obserwowała. No. Pewnie już była myślami gdzie indziej. Tak, takie życie. No takie życie. No. Ja to twierdzę, raz się wygrywa, jest się przygrywa. Jak rozmawialiśmy wcześniej, Najman ma swój sposób na życie. Nie? Tak, mi się wydaje, że bardziej on skupia się
Na robieniu show. Tak. Na robieniu show niż na treningach, czy po prostu na przygotowaniach. Showmanem jest naprawdę bardzo dobrym i dobrym biznesmenem, który po prostu to ogarnia i robi szum wokół tego wszystkiego. Zgadza się. Zresztą to już też KSW to zauważyło, którego tam zaangażowało lata temu do pierwszych walk. Tak, to z Mariuszem Podzianowskim chyba też. Tak, jakby przyjrzeć się w jego karierze, to on stał się popularny dzięki jakiemuś talk show, nie talk show, to reality show. Jakiś Wielki Brat, czy jakiś... Wielki Brat chyba, tak, chyba Wielki Brat. Tak, gdzieś zaistniał właśnie, to był jakiś Wielki Brat, jak się reality show, to nie był Wielki Brat, bo coś podobne, jakieś Dwa Światy, czy coś. Coś też syn, i dzięki temu właśnie zaistniał, ktoś dał mu po prostu szansę. Tak. Ale to czasy są bardzo podobne, zauważ teraz, bo też w federacjach jakby freakowych pojawiają się osoby, które są znane albo z Instagrama, czy z TikToka, albo właśnie z takich reality show typu Love Paradise, czy no tak, czy bo też... biorą promotorzy takich ludzi, bo przyciągają jednak widzów. Mają liczby, które generują właśnie do tego, żeby ludzie po prostu przyszli w dane miejsce. Zobaczyć, tak. Tak, zobaczyć właśnie, tak, swoich ulubieńców. Zauważyłem, że na konferencjach ludzie po prostu stają po stronie jednego zawodnika albo po drugiej. Jest to też ciekawy zabieg psychologiczny po prostu. Każdy komuś kibicuje. Tak jest. Ja myślę, że na przykład u nas, na przykład w Grodzie tak nie będzie, bo my się szanujemy. Tak. My, zawodnicy, każdy szanuje przeciwnika, podamy sobie rękę przed i po i pójdziemy razem na afterparty. Jeżeli będziemy do siebie skakać przed walką, myślę, że i tak, że promotorom by się to podobało, bo to przyciągnie ludzi. Każde napięcie właśnie, każda pyskówka po prostu tak napędza. To przyciągnie ludzi, ale myślę, że w walkach na gołe pięści musi mieć przede wszystkim ten szacunek na pierwszym miejscu, nie? Przede wszystkim chodzi o szacunek, nie? Moim zdaniem w walce, szczególnie na gołe pięści, nie? Gdzie my wychodzimy i chcemy, tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy się pozabijać. Chcemy zniszczyć swojego przeciwnika, chcemy gdzieś tam pokazać, że jesteśmy najlepsi, nie? A potem musimy jednak wyjść razem i zjeść obiad. Tak. No. A czy doświadczenie, które nabyłeś podczas swoich walk, przekładało się jakoś na walki w Grodzie? Raczej nie. Powiem ci, że ja miałem długi czas trenera, który typowo zajmował się boksem, nie? Mhm. Ja jak zacząłem walczyć na Grodzie, nie wiem czy ty to widzisz, czy nie, ja zmieniłem swój w ogóle, swoją pozycję bokserską. Ja jestem mankutem, ale całkowicie inaczej stoję, nie? I gdzieś tam w MMA stało się tak z gardą i tak dalej, a na gołe pięści stoję z ręką opuszczoną na dole i zasłaniam się barkiem, nie? Mhm. No miałem trenera bokserskiego przede wszystkim i tak jak zaczynałem trenować z Ianem Freemanem, to byłem takim zawodnikiem MMA powiedzmy, i ten trener bokserski doszedł do mnie i ja z tym trenerem bokserskim wygrałem 9 walk z rzędu, nie? W MMA. Także stójka była takim moim dobrą stroną, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. A co sądzisz o tym, czy zawodnicy z Grodu powinni spróbować swoich sił w federacjach freakowych, czy żeby dać ludziom po prostu tak dobre show, jakie dają na Grodzie? Myślę, że zawodnicy z Grodu na pewno dadzą lepsze show niż zawodnicy w federacji freakowych. Na pewno dadzą więcej większe, na pewno dadzą więcej krwi, na pewno zostawią więcej serca w ringu. Tylko na przykład to nie jest dla mnie, ja tego nie zrobię. Na przykład gdzieś chłopaki, którzy chcą to zrobić, oczywiście ja ich wspieram, niech idą, nie zarabiają pieniądze w ten sposób, ale to nie jest dla mnie. Ja bym się nie czuł jako możliwe, jeżeli walczyłbym przeciwko jakiemuś innemu fighterowi, to by było inaczej, ale jeżeli walczysz przeciwko takiemu Jasiowi Kapeli, no to co to jest za wyzwanie? Ja się biję po to, żeby mieć wyzwania przed sobą. Stawiam przed sobą jakiś cel, a walczyć przeciwko youtuberowi to nie jest żaden cel chyba. Ale dla drugiej strony może być to po prostu też wyzwanie. No dla niego może tak. Dla niego może być naprawdę duże wyzwanie. Dla niego może być wyzwanie, ale nie dla mnie. No to po co? Jak to mówią chłopaki, easy money, tak? Tak. No ja tak nie lubię. Ja się biję po to, żeby stawiać cele przed sobą. A z kim byś widział swój pojedynek, jeżeli doszłoby do jakiejś walki freakowej? Są jacyś zawodnicy, którzy by motywowali cię do działania? Pudzian, o. Z Pudzianem mogę się powiedzieć. Tak. Mogę się powiedzieć z Pudzianem w każdym stylu walki, że tak powiem. MMA może być boks, może być
kickboxing, może być K1. Już nie wymyślam, jak kiedyś wymyślali tej klatka rzymska albo wódka telefoniczna. To już w ogóle śmierć. No nie, ludzie są głodni cały czas nowych emocji, nowych prostych świata. Tak, tak. A powiedziałem, to jest jeszcze takie wyzwanie sportowe. No. Tak, tak, dokładnie. I dalej Biszczek Galik, ale znowu zobaczymy Mariusza z Arturem Szpilą. Tak, tak. No zobaczymy, jak się jak zawalczą. Mam nadzieję, że nie będzie walki takiej, jak walczył Pudzian z Jurasem, że sprowadził go w dół i trzymał przez całą walkę na ziemi. Nie? Mm-hmm. Mam nadzieję, że się pobiją chłopaki. Nie? Ja liczyłem, że Marcin Różalski wróci. Jeszcze wróci. Jeszcze widziałem właśnie, był ostatnio Marcin na Krwawym Sporcie. Tak, i tak też zadano mu pytanie, czy by zawalczył z... Jeszcze, żeby zawalczył z kimś i Marcin powiedział, żeby zawalczył. Wiadomo, że w to wchodzą duże pieniądze, bo Marcin jest znany. Jest drogim zawodnikiem, tak. Tak. I Różal, jako mój kumpel, ja też mówiłem z Różalem zawalczyć. Nie ma problemu, podamy się właśnie na piwo, nie? Po prostu. Tak, po prostu. Pozdrawiam Marcina. Tak, na to nas ogląda. Yeah! I 26 maja gala Gromda, kurczę, który to był numer? 13. 13, a Gromda 13 właśnie, Gromda 13. No. I czy zobaczymy Cię? Na pewno mnie zobaczycie, na pewno będę, nie wiem z kim jeszcze, nie wiem z kim, dowiem się dzień przed walką i to nie jest żart, bo ja tak samo jak wy wszyscy nie wiem z kim będę walczył. No i co, najważniejsza walka w końcu, walka o najmocniejszego zawodnika w Gromdzie. Kubiszyn kontra Balboa, nie? Tak, tak, dokładnie, starcie tytanów. Stadzie tytanów. Ciekawe właśnie, że nie wiesz po prostu z kim walczysz i jest to tak na razie ukrywane w tajemnicy. Tak. Albo po prostu może trwają jakieś tam negocjacje i może odpowiedniego kandydata dla ciebie. To nie jest tak, ja... Nie wiem właśnie, jak to wygląda w takich federacjach. Ja po ostatniej gali po walce z Balboą mówiłem, że chciałbym zobaczyć może z kimś na przetarcie, czy tak dalej. Ja bym chciał, żeby nie walczyć z żadnymi kumplami, ale wyjdzie na to, że pewnie znowu mi kogoś daną znajomego, dobrego ziomka i będę musiał się bić znowu, nie? Chciałbym z jakimś Agnikiem, niech mnie wystawią z jakimś Agnikiem, niech mnie gdzie... Problem jest ile odczynie, bo... Niech zobaczy z kimś, żebym nie łamał sobie serca, nie? Tak, tak, a tu przyjedzie Irlandczyk z Belfastu. No. Kto jeszcze z Anglii walczył? John Ferguson był... Watson się nazywał, był jeden, był... taki grubasek był też przez nieco rękę załamał, co zechciał się bił. Tak. Kurczę, nie pamiętam ich. Wayne miał na imię, ale nie pamiętam jak się On chyba nawet w Cage Wars walczył, ale też właśnie nie przypomnę sobie. Tak. Za dużo nazwisk, za dużo ludzi w ogóle i... Było ostatnio... Musimy rankingi prowadzić w ogóle, cały czas posiedzieć. Był ostatnio Savage z Kotsa. O, Savage, tak, dobry kozak. No dobry kozak. Ja bym chciał na przykład z tym Savage'em zobaczyć. Czemu Polopsa nie wystawicie z Savage'em? O, właśnie, tak. To była dobra walka. Ja pamiętam jego walkę z Michałem Pasternakiem na Wotorę. No to Michał go poskalał w minutę. Tak, to była szybka walka, tak. Tylko, że to była walka bardziej na zasadach MMA. No. I tam może było wszystko. No Michał jest dobrym grapplerem. Tak, może było wszystko właśnie tak tam porobić. A ja miałem na jego walkę jechać w ogóle na Savage'a w Birmingham. Miał się bić właśnie na gołe pięści, ale go zamknęli i dopiero wyszedł chyba. No nie dawno wyszedł właśnie. Niedawno wyszedł właśnie, tak. I nagle wraca, tak. Tak, mocny kozak. Kozak niewąski. Czekaj, bo jesteśmy teraz w okolicach Newcastle i przypomina mi się właśnie, że tu kilka lat temu Fame zawitał. To było Fame chyba 4 albo 5. No nie pamiętam, która część byli i mi nie wyszło. Tak, wiesz. Z tego co słyszałem właśnie tutaj... Połączyli się z jakąś agencją tutaj na miejscu marketingową i chcieli właśnie zabojować rynek angielski, ale coś nie wypaliło, mimo że mieli naprawdę bardzo fajny, mocny skład. No ciężko mi powiedzieć, bo mówię, gdzieś tam się nigdy nie interesowałem tymi freegalami, nie? Tak. Tylko miałem propozycję właśnie, bo jeszcze byłem licencjonowanym ochroniarzem, miałem propozycję, żeby przyjechać jako ochroniarz na tą galę, nie? No, ale akurat byłem w pracy w tym czasie, także odpuściłem. Tak. Ale myślę, że teraz z tym zapleczem, które mają i z tymi możliwościami mogliby tutaj spokojnie wejść do Anglii. No teraz tak myślę, nawet powiem ci, że jak myślę, Alan Chambers, on właśnie był z tego Jordy Shore.
I on na początku zaczął walczyć dla Bellatora, tutaj Bellator UK, znaczy, czyli gość, bo on ściągał, on, koleś sprzedał tyle biletów, on, koleś potem już sprzedał 5000 biletów. Tak. I oni tutaj się opierają na biletach, nie? I ostatnio ten Alan, nie pamiętam jak ma na imię, Chalmers. No nie opowiem. Za dużo walczy, za dużo tego. Nie wnikam, w ogóle nie interesuje mnie świat freaków ogólnie, nie? Ale... Nie wnikam, to nie sprawdzam, nawet nie oglądam, tylko gdzieś tam, jak gdzieś tam w Facebooku przeglądam czy coś, to widzę, o dobra, ten daje mu tego, ten wygrał z tym i tak dalej. Tak, ale czasem mamy takie właśnie, widzisz, jak się zmieniają social media, jak było 10 lat temu, kiedy ty po prostu zaczynałeś swoje walki, a jak wygląda teraz? No 15 lat temu praktycznie. Tak, 15 lat temu, właśnie jaka jest różnica między social mediami, wtedy a dzisiaj. Jeżeli dzisiaj Cię nie ma na social mediach, jeżeli nie masz po prostu aktywności, to ludzie o Tobie nie wiedzą. No gdzie ja na przykład w wieku 20 lat, jak byłem, bo nie jestem najmłodszy, jak miałem 20 lat, to jeszcze nie miałem telefonu. Gdzie my mieliśmy, kurde, Nokia z wężykiem, kurde, gdzie zdjęcia nie możemy było zrobić telefonu. Tak wtedy do Ciebie docierali promotorzy, żeby zaproponować Ci walkę? Czy to przez trenera? Sam szukałem. A co szukałeś? Sam wysyłałeś się e-maile, czy tak, gołębia wysyłałeś? Maile, bo telefonem się szukało i się dzwoniło, że chcę zawalczyć i tak dalej. No, chociaż mój pierwszy trener był bardzo znaną osobą w Anglii i tak chcieli, żeby zawodnicy od niego brali udział w galach, nie? Także, no, Ian Freeman jest Ian Freeman jest znaną osobą, jeżeli chodzi o sztuki walki w Anglii, nie? Ian The Machine Freeman. I on jest tutaj z tych terenów? Tak, on tutaj mieszkał, urodził się tutaj, potem mieszkał w Sunderlandzie i znowu tutaj przyjechał z powrotem. No to nie jest daleko z Sunderlandu, to jest cały czas to samo miejsce. Ktoś mi kiedyś powiedział właśnie, że do UFC jest bardzo łatwo się dostać, ale gorzej tam się utrzymać. No wszystko możliwe, nie wiem, trzeba być na pewno jakąś taką osobą, która gdzieś tam przykrywa oko, nie? Nie jest gdzieś tam, wiesz, łatwo się dostać, bo ja miałem kiedyś... Pierwsze 3 walki przegrałem, potem wygrałem 10 walk z rzędu. I wtedy gdzieś tam jakbym miał kogoś, kto mnie popchnie w takie właśnie miejsce jak UFC, to bym miałbym możliwość się dostać na takie coś, ale no niestety gdzieś tam nie było takiego zainteresowania jeszcze kiedyś zawodnikami. Podejrzewam na samym początku, bo ja tutaj walczyłem w Anglii i gdzieś tam w Irlandii, to podejrzewam, że nawet w Polsce o mnie nie było żadnego słuchu, nie? Nie sądzę, żeby ludzie się w Polsce interesowali, co się dzieje w Anglii. No, chyba, że ktoś jest naprawdę pro albo ma po prostu jakichś znajomych, to sprawdza sobie wyniki. O, dobra, spoko. Chyba, że matchmakerzy zawsze muszą mieć po prostu oczy dookoła głowy. Tak, co się dzieje? Jaki zawodnik się teraz, jak to mówią, wybija? Tak. Także może coś w życiu w Anglii. Jesteś tu już 17 lat i czym się tak zajmujesz? Masz jedną stałą pracę, czy... Coś zmieniasz? Tak, jak przyjechałem do Anglii, no to wiadomo, praca w fabryce. Na początku praca w fabryce jedzenia do mikrofalówek. Później druga praca to była, robiłem widy na schody dla niepełnosprawnych. Potem trafiłem do, bo była recesja, trafiłem do fabryki pudełek plastikowych. Po pracy w fabryce pudełek plastikowych trafiłem do fabryki karawany, to się mówi w Anglii, w Polsce mówi się przyczepy kempingowe. Tak, robiliśmy przyczepy kempingowe. To były kampery czy? Kampery. Wszystko, Eldis, taka firma, nie? Nie reklamuję ich, nie róbcie problemu chujowe, kurwa, te. Nie sprowadzać kamperów z Anglii. Tak, szczególnie Eldisa. Potem, najlepsze jest to, że dosyć dobra praca, nie? Ale nie chcieli mi dawać wolnego na walki. Menadżer mi powiedział, że na początku się przyjmowałem, powiedziałem, że walczę i będę chciał czasami wziąć walkę. On powiedział mi, pytał się go o wolną, mówi do mnie, dostaniesz... Nie, to się mówi. Layoffa? Nie, offa. Shift change'a? Nie. Holiday'a? Nie chciał mi wolnego dać, tylko że zagroził mi, że dostanę... Burniga. Tak. I ja mówię, co jest kurwa, nie? Na drugi dzień przychodzę i papierek, pyk, rzuciłem mu, odchodzę, nie? I za 2 tygodnie znalazłem pracę w fabryce papieru do dupy. Najlepszy papier na świecie. I pracuję do tej pory, jestem zadowolony. Pomagają mi, zamieniają sobie ze mną zmiany, dopasowują się.
tylko żebym mógł na wach jeździć. Także nie ma żadnego problemu w tej fabryce, jest spoko i luz, w porządku ludzie. Także nie ma problemu. W końcu trafiłem na takie miejsce, gdzie mogę normalnie popracować. Nie? Jak koledzy w pracy reagują na twoje walki, które oglądają? Jest duża grupa Polaków, czy jeszcze nie? U mnie nie ma żadnego Polaka. A nie ma żadnego Polaka? Nie, sami Anglicy są. No oczywiście śmieją się, tam podśmiewują, że ja przyjdę z okiem podbitym i tak dalej, że oni by byli lepsi. Wiadomo. Oni by stali z kanapy, byli lepsi, lepiej. Oni są wszyscy specjalistami, oni wszyscy wiedzą, jak się bić, oni wszyscy wiedzą, jak zadać cios podbródkowy. No i tyle, no gdzieś tam, ja mam bardzo duży dystans do siebie, lubię się z siebie śmiać i dla mnie nie ma problemu, jak ktoś tam gdzieś tam jakieś głupie żarty sobie robi. A jak wygląda w ogóle taka produkcja papieru toaletowego? Jak wygląda produkcja papieru toaletowego, nie wiem, bo ja nie pracuję na produkcji, tylko ja pracuję w laboratorium. Czyli nasza fabryka pobiera wodę z rzeki do całego... Tyn. Rzeka Tyn. Do całej produkcji potrzebna jest ta woda i tak dalej. I musimy potem tą wodę oddać czystą. Więc ja siedzę i sprawdzam czystość wody. Oczyszczam ją w takiej wielkiej maszynie. To jest budynek, to nie jest maszyna. Budynek, który oczyszcza wodę. I oddajemy z powrotem wodę. Co tam będę się rozpisywał, opowiadał? No, nie ma co dużo mówić na temat oczyszczania wody. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Nie? No tak, filtry, filtrowanie, oczyszczanie, tak. Pobieranie i wydalanie. No i trzeba sprawdzić, żeby na przykład za dużo nie było amoniaku w wodzie i tak dalej. Nie? No i tyle. Tak, żeby nie podrażniało tam twarzy czy odbytu. Tak, tak. Dosłownie. Albo na odwrót. A jakieś ciekawe atrakcje turystyczne? Godne polecenia? To tutaj... Widziałem tylko jakiś wiadukt kolejowy, że tu jest w okolicy. Nie właśnie dlaczego, wyskoczył mi w głowie. Najstarszy wiadukt kolejowy budowany ręcznie jest to Grosławej właśnie. Nie? 1700 któregoś roku chyba. Żyję tutaj 17 lat, nigdy tam nie byłem. Newcastle jest jednym z najbardziej imprezowych miast na świecie. Jakbyście chcieli przyjechać, zapraszam na imprezę do Newcastle. I tyle. No. Atrakcje turystyczne niepotrzebne. Newcastle jest samą w sobie atrakcją turystyczną. Szalałem się trochę po Newcastle, czułem taki klimat Edynburga, bo Edynburgu jest nawet tak podobnie. No jest, byłem w Edynburgu też i można porównać te miasta do siebie. Jest, ogólnie powiem wam, że północ, Szkocja i Newcastle całkowicie inaczej podchodzą do ludzi, całkowicie inaczej traktują ludzi, nie tam jak na południu. Jest fajnie, jest taniej, jest miło, ludzie traktują siebie bardzo miło. No, w Edynburgu, w Livingstone, jak byłem, ludzie mnie traktowali jak swojego, nie? No jeszcze duża ilość mostów właśnie, która zwraca właśnie uwagę w Newcastle. Chyba coś 7 nawet. Powiem ci, że nawet 7, nie wiem, nie liczyłem, no jest duża rzeka, która rozdziela Newcastle i Gateshead. Gateshead czy Gateshead? Tak. Ja tam się wczoraj zatrzymałem właśnie na tej dzielnicy. Gateshead. No i... Ale klimat, kurde, ciekawy. Birmingham w ogóle wszystko inaczej wygląda, jest bardziej takie zniszczone, a tutaj tak... Tu jest tak nowo, ale... Nowo i zniszczone. Nowo i socjalnie. Nowo i socjalnie właśnie, tak. No. Także ciekawy klimat, rzuca się po prostu w oczy. No rzuca się, rzuca. Ja lubię sobie po prostu pojeździć po Anglii i po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A tak samo będą z Szkocji też po prostu jest inna architektura i inne akcenty. Inne domy, inne ludzie gdzieś tam, jak tutaj jedziesz przez Anglię i jest szaro, powiedzmy szare domy. Tak. Tak jak u mnie akurat są brązowe, bo u mnie na wiosce, nie? Ale tam większość Anglii są szare domy, wierzę, że w Szkocji, a tam kolorowe domy, każdy inny kolor. Tak, dokładnie, no. Co miasto to po prostu tak, inny akcent. Tak. Co, jak to w Anglii, co 20 km nowy akcent. Tak, a tu w Newcastle macie akcent Jordi. Bo Anglicy robią Polish Jordi. Polish Jordi? Tak. Staram się ich akcent zgłaszać, chociaż mówię po angielsku z polskim akcentem i nawet nie chce mi się, że tak powiem, dostosowywać do ich akcentu i wykrzyczać język. Mówię po prostu takim polskim, jak Rusek po polsku. No. U mnie tam mówią językiem Brum language. Aha. No, nie wiem jak to
To u was tam Birmingham jest całkowicie inaczej, ale w ogóle w Liverpoolu to już w ogóle mówią tym skauserskim całym. Ja oglądam na YouTubie tego, Paddy Pigbetta, ten co się bije w UFC. No właśnie. Masakra, ja nic go nie rozumiem. Ciężko zrozumieć. Ja go nie rozumiem w ogóle. Ja się uczyłem w szkole języka angielskiego przez 7 lat. Jak tu przyjechałem, to Jordi mnie kopnął w ryj i musiałem się nauczyć mówić znowu i rozumieć ich. A jak byłem na wakacjach w Turcji i spotkałem ludzi z Liverpoolu, no to kurde, nie wiedziałem po jakim oni mówią. Nie? Tak. No. Jak oglądam właśnie tego zawodnika UFC, to mam wrażenie, że on mówi trochę po francusku, po niemiecku i po angielsku, no. Bo to była jakaś taka mieszanka trzech języków. Oni tam w Liverpoolu, z tego co wiem, a co słyszałem, oni chcieli swoje księstwo założyć. Liverpool jako osobne państwo, bo oni mówią swoim językiem. Nie? Mhm. No. To jest też ciekawe właśnie, bo człowiek łapie tak co drugie, trzecie słowo, wiem o czym on mówi, no. ale jego akcent jest taki po prostu dziwny właśnie. No. Ale jeszcze dziwne akcenty, no w Szkocji też mają taki jakby niemiecki, kojarzy mi się z niemieckim językiem właśnie. Oni mówią po angielsku, ale mówią po swojemu, tak? Tak. Czyli to jest szkocki, czyli oni już mówią po angielsku, tylko oni, tak jak powiedziałeś, oni używają to swoje rry, gdzie Anglik, jak powiesz do Anglika, żeby powiedział to on tego nie powie. Tak. Anglik nie powie rrr. Ar. No. Czy Gromda przyjęłaby się w UK? O. No, na pewno by się przyjęła w UK z tego powodu, że wielu zawodników już tu z UK chciałoby zawalczyć w Gromdzie, po pierwsze, a po drugie już kilku walczyło i po trzecie cała sztuka walki na gołe piersi wodzi się z Anglii lub Irlandii, bo to oni tutaj zaczęli. Irlandzcy Cyganie chyba to zaczęli, nie? Bo to zanim mamy. Są, żyją w Anglii Irlandzcy Cyganie, tak? Oni się tak nazywają chyba, są gypsy swoi. I oni chyba zapoczątkowali te walki na gołe piersi tutaj, tak mi się wydaje. Bo często pada pytanie na temat właśnie walk na gołe piersi, a walk bokserskich. I ja za każdym razem będę bronił walk na gołe piersi z tego powodu, że moim zdaniem walki na gołe piersi robią mniej szkody niż walki w rękawicach bokserskich człowiekowi na głowę. Nie? Zawodnik, który bije się na gołe piersi, rusza się po to, żeby nie dostać ciosu na głowę, tak? A bokserzy stoją z tymi rękawicami i przyjmują te ciosy na głowę cały czas i wtedy moim zdaniem głowa, mózg dostaje większe baty niż walce na gołe piersi. Twoje ciało zdobi wielką ilość tatuaży. Skąd w ogóle inspiracja do zrobienia takich wzorów? Lubię tatuaże, po pierwsze. Gdzieś tam wzory gdzieś tam odzwierciedlają trochę mój charakter, moje podejście do wszystkiego. Lubię zwierzęta, robię sobie tatuaż zwierzęcia na przykład. Przejmuję wewnętrznie siłę tego zwierzęta. Mm-hmm. Zwierzęta, tego zwierzaka. Pająki, niedźwiedzie, lwy, walka sowy z wężem. Wczoraj zrobiłem tatuaż, jakbyście chcieli zobaczyć, Kratos, Bóg Wojny. I jestem do niego też porównywany przez wielu kibiców. I dlatego też zrobiłem Kratosa, nie? Bardziej takie wikingowskie klimaty, tak? Tak. Teraz właśnie tego gdzieś tego to, wora. Powiem ci, że ludzie tak na mnie patrzą, że jakoś bardziej wikingowsko, jak brodę zapuściłem. A chociaż nie, ja się nigdy nie utożsamiałem z żadnymi wikingami. Po prostu chciałem mieć brodę. Tak, nowa stylowa, tak? No, tylko za co to się prezentuje. Tak. I tak, jakbyście chcieli jakiegoś dobrego wikinga do filmu, to zapraszam do Porobca. W Polsce chyba się nie kręci film, bo nie. Może coś zagranicznego. Może coś zagranicznego by się po prostu tego, Wiedźmina może się zrobić ze mną. Chyba już kończą po prostu ostatnio, już jest trzeci nakręcony, więc więcej za niego. Starszy. Tak. A propos jakichś takich właśnie wikingowskich klimatów, to w jakiej średniowiecznej bitwie chciałbyś wziąć udział? W średniowiecznej bitwie jakiejś. Masz jakąś ulubioną bitwę średniowieczną? No to wiadomo, wszyscy Polacy, którzy czytali historię, to jest bitwa pod Grunwaldem i chciałbym odjebać kurwa Niemcom, nie? Tam mógłbym się pokazać, te dwa miecze kurwa zajebać i tam napierdalać.
Wojna na dzień dzisiejszy to jest tylko i wyłącznie biznes. Tak. Na to, co się w ogóle teraz dzieje na świecie. Jeżeli tak, jeżeli patrzysz, nie chcę gdzieś tam patrzeć na tą wojnę rusko-ukraińską, no to jest przede wszystkim biznes Amerykanów. Moim zdaniem. Tak, też mi tak się właśnie wydaje, że ktoś to po prostu wszystko sponsoruje. Gdzie jebły nam ceny, kurwa, na gaz, na prąd, na paliwo. W górę i patrzymy nagle tak, w Polsce, Orlen, największe przychody przez ileś tam lat w Anglii, Shell, największe przychody przez 150 lat w tym roku. Dlaczego? No bo mieli te składy. Tak. I pojawia się też masowa panika właśnie. Tak. Media też nakręcają w ogóle taką zbiorową panikę do tego, żeby kupować wszystko. No, tak. Na przykład papier toaletowy. No właśnie. Ludzie się bili o papierówki w sklepach. Tak. A ty w pracy się w głowę na to złapałeś, czy wy robicie normę? A ja na szkole, jak król siedziałem z papierem ustawionym. Taką rolki, tak, na rolka. Król papieru. Król papieru. No. To jeszcze chciałem cię na koniec zapytać o twoich sponsorów. Kto jest twoim najwierniejszym sponsorem? Kto pomaga ci przygotowywać do ostatniej walki? Moi sponsorzy, którym bardzo dziękuję, jest Octagon UK i Octagon Polska. Jest Nutri Pro Sport Szymon Łada Odżywki oraz Adam Wieczorek, mój dobry sponsor, który mnie zawsze wspiera. Dziękuję bardzo. Adam Wieczorek? Tak. Miał być bez nazwiska, bo RODO. Adam Wieczorek, tak. Dobra, bo na poprzednich wywiadach powiedziałeś, że Adam, ale... Tak, Adam nie chce być reklamowany, jest biznesmenem w Anglii, ma swój biznes. Twierdzi, że nie potrzebuje reklamy, bo nie potrzebuje i dziękuję bardzo Adamowi. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie, co zrobisz z zarobionymi pieniędzmi za walki? To zrobię? Tak. Na coś przeznaczysz, może coś... Przypiję. Dobra, wołaj, dzwoń. Nie, to nie jest tak. Jak pytali mnie na początku, bo wygrałem 100 tysięcy złotych na grondzie po walce z Mariem, miałem zamiar otworzyć swoją siłownię, swój gym bokserski, ale miałem długi do spłacenia, więc spłaciłem wszystkie długi, które miałem. I zostało mi 1000 funtów na buty, na sprzęt. Ogólnie teraz za następną walkę podejrzewam, że pieniądze pójdą na leczenie mojej żony. Bo moja żona ma problemy z plecami, dyskopatię i będzie musi jechać do Polski do specjalisty. Chyba że ktoś będzie chciał pomóc, to zapraszam. Moja żona ma dyskopatię i no, trzeba to wyleczyć. Nie może pracować, nie może chodzić. I tyle, no. Wiele się użalał, nie? Tak, także życzymy właśnie szybkiego powrotu do zdrowia dla małżonki, która nas teraz ogląda, na pewno. Czasami tutaj dzwoni, to czasami tutaj patrzy, puszcza tak, strzałeczki. Także martwi się po prostu o męża. A jak rodzina reaguje na twoje walki? Te w gromdzie? No, na początku podeszli z taką nieśmiałością, ale no co, no, bracia oczywiście wspierają, kuzyni wspierają, wszyscy wspierają, jakąś tam się stałem słynną osobą. Żonie obiecałem 3 lata temu, że przestanę walczyć, dalej walczę. Mama naciska, żebym przestał, ale póki mnie wychodzi, to się bije. Kobiety się martwią, mężczyźni wspierają. Emocjonalnie. Mama czy kobiety zawsze będą. Ja mówię, że będę się bił, dopóki będę dawał radę. Nie? Kiedy zobaczę, że to już nie jest mój sport, to kupię sobie wędkę. I pójdziesz na tyna. Tak. I będę rzucał, i będę strzelał z batak. Tak, jakieś nielegalne zawody w uwieniu węgla. Tak. Z prądem, z dynamitem będę rzucał. No. Także dziękuję ci za godzinę czasu, którą poświęciłeś na nagranie wywiadu i ja tu na pewno jeszcze za rok przyjadę nagrać po prostu po część drugą. Nie ma problemu, dziękuję bardzo i zapraszam. Wielkie dzięki bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie do Łukasza, także napiszcie na dole. My to będziemy cały czas analizować przez rok, czytać i przy następnej mojej wizycie zadam te pytania od was. Albo i wcześniej, zobaczymy. To widzimy się na Gromdzie 13, oby nie pochowej. Zapraszam wszystkich. Trzymajcie się. Jo, hej.